Dobry, dzień pierwszy. Lecimy na Dolny Śląsk, żeby go zakończyć. Trzeci raz. No, ale to już będzie koniec. Mam nadzieję. Pierwszym miejscem, które zwiedzimy, co będzie? Ruszamy. Nie na mnie Słokowice. Tak, a dokąd? Tylko do Krajobrazowego Parku Narodowego Dolina Boru. Dobrze. Do Boru. Na mech. Piracka turystyka. Proszę. Dokąd jedziemy? Idziemy na Fuji, Yama. Tam w kampu Proboszczycy. Do Ostrzycy, Proboszczyca. Tak. Następny wulkan. Widok tarasowy. Tam byliśmy. Zamek. Na Fuji w Polsce. Fuji Polska. Wygasły wulkan. Ten jest najwyższy? Nie trzeba tak. Się
troszkę wyższą, no ponad 500 metrów nad poziomem morza. Ja? Tak, ponad 500 metrów. Patrz, tak jak pięknie widać, patrz. Widać Śnieżkę jest. Tam, tam gdzie patrzysz przez lunetki, widać Śnieżkę, tam. No, zobaczymy, czy będzie widać. No tu już całkiem. O, o, tam widać Śnieżkę. Na Dolnym Śląsku. Dotarliśmy pierwszy dzień. Śpimy znowu pod Karpaczem. Tak, z widokiem na Śnieżkę śpimy. Nie chcieliśmy tego. Ale śpimy, tak? Nigdy nie wiadomo, gdzie los nas pośle. Dotarliśmy do Bokowej Wieży. Objazd niestety i remont drogi nie umożliwił nam tego. A nie damy za Bogdaną, jutro tam dotrzemy. Tak? Oczywiście. Ciepła herbatka z cytrynką. No, też mam. Tak? Też mam. Tu mam inne herbatki takie. Ja też mam. No i tak sobie siedzimy, odpoczywamy. Późno byśmy dodali, bo jest 21:30. Ale dzisiaj uważam dzień za udany, wyciśnięty jak cytryna na maksa. Wiedzieliśmy kilka fajnych miejsc. Zrobiliśmy 430 km. Tak, tyle? No. Nie wiedziałam. Byliśmy tu i tam, widzieliśmy to i to. No jutro drugi dzień, może się uda coś pozwiedzać jutro jeszcze. Wybieramy się na tunel najdłuższy w Polsce. To był nasz postój. Tam mieliśmy miejsce noclegowe. Pięknie. Widokiem na Śnieżkę. Drugi dzień zwiedzania naszego. Jesteśmy na wzniesieniu o wysokości 480 metrów. Znajduje się tutaj... Co się tutaj znajduje? Wieża widokowa. Tak. Bukowiec. Dzień i lecimy dalej. Lecimy teraz na tunel. Największy tunel kolejowy w Polsce. Tak jest. Dzisiaj trochę pospaliśmy, bo wczoraj było spanko tylko 4 godziny. Dzisiaj nadrabialiśmy. Stoiliśmy w bardzo fajnym miejscu. Lecimy na Śnieżkę. Cisza, spokój, mało turystów. Wiadomo, koronawirus. Czas na nie trafić. A budzi nas śpiew maszków, tak? Od ciebie? Nie. Nie obudził ból głowy bynajmniej.
stare zrobili jak do biletów, tak, nie? Jak kiedyś były takie tekturowe, grube bilety. No i jesteśmy. Jedyna Zdrój. Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Tutaj do niedawna jeszcze pociągi jechały, drugim już nie jeżdżą, nie ma torów. Po drugiej stronie jest taka stacja, która jest nieczynna ogólnie, wygląda zaniedbaną, ale w nocy świeciły się wszystkie neonowe światła jarzeniowe. Tak, ja też jestem. Idziemy tam na dół. To jest moja przewodniczka. Później zdamy relację, jak tam było. Jestem ciekawa, naprawdę mam duże oczekiwania. Podobno co ileś metrów jest przejście z jednego tunelu w drugi. I gdyby jeździł pociąg, to byłoby widać. Mamy ze sobą latarki, czy jedną tylko. Damy radę. Jak nie my, to kto? Musimy poszukać zejścia. Tunelu, jak wiadomo, nie? Jak to w tunelu, nie? Widać światło. No, chłodno się robi. Są wejścia, na lewo są wejścia do drugiego tunelu, wiesz? Piracka turystyka. W dobrym stanie można użytkować. Gdzieś wyłożony jest. Chyba są pody zabezpieczone. Biały dywan jest wyłożony przed nami. Patrzcie, echo. Myślę, że to tutaj wielkie szczury. Ciemno, więc włączę, że będziemy gdzieś na środku. Jesteśmy w połowie drogi. Nie wiemy jeszcze, ile ten plan tunel momentów. Idziemy 10 minut. Zimno, ciemno, ale jest czysto tutaj. Idziemy dalej. Wrażenie na samochód. Mam wrażeń i je mam. Naprawdę ja zachęcam wszystkich, którzy przyjechali i zobaczyli, warto przyjść. Zjebkę od kierownika budowy, że się kręcimy. A teraz no. Mają pracę, że nazwijają skały, żeby nie spadały kamienie na pociąg, a abyśmy się wyłożyli z tunelu jak zjawy. Wracamy drugim tunelem, który jest bezpieczniejszy. Na ten moment. No i koniec. Tunelu wychodzimy. To
dowiedzieliśmy się od pracowników budowlanych, którzy tam prowadzili pracę na skałach, że ten tunel ma niespełna 1,5 kilometra długości. Wracaliśmy drugim tunelem początkowo, ale no były tam kałuże, nie było tam torowiska, ani takich kamyszków jak tutaj są. Nie udało nam się przeskoczyć z tunelu na tunel. Przejście. Tunel jest czynny, jeżdżą tutaj pociągi, aktualnie trwają prace. Będzie uruchomiony z powrotem. Przeszliśmy jedną w drugą stronę. Ja jestem dumna, że się udało tutaj zawitać i zdobyć. Mamy kolejne miejsce zdobyte. Wracamy, tutaj jest nasza baza noclegowa. Ruszamy dalej. Jadąc po drodze, spotkaliśmy znowu PRL. Berża PRL. Niesamowite. Okazało się, że właścicielka się przeniosła z tamtego lokalu i teraz stacjonuje w Sokolcu. Zamówiliśmy u niej pyszne pierogi z mięsem. Do tego sos trzaskowy. I otrzymaliśmy w dyrekcji od firmy oranżadę. Landrynkowa. W palce widzę. Ruszamy z Sokolca, przez przypadek wypłaciliśmy, ale no jest mega, naprawdę warto tu przyjechać, polecam. Adres na Trabancie już jest nieaktualny, ale w Sokolcu znajdziecie tą knajpę, jest przy samej głównej drodze. Dzisiaj były pierogi, no mega, ja jadłem pierogi z mięsem i kapustą, do tego sosik. Także życzymy wszystkiego dobrego właścicielce, poznaliśmy osobiście. Jesteśmy niedaleko tego tunelu, jest wieża z widokiem o fajnej architekturze. Jedyna z drugiej. Wchodzimy w tą borową górę, szlak idziemy czerwonym, jest dosyć stromo. Karolina zostaje już w tyle. Nie, ja tutaj biegnę. Tak to wygląda. Kąt nachylenia chyba bliski 45 stopni. Może 35. Jak Karolina stoi, to mówię, że dostanie czekoladę i wejdzie. Wtedy idzie znowu 5 minut. Ja idę. Co za co? Majówka, koniec majówki. Wracamy do domu. No i schodzimy. Zobaczcie, jak jest wysoko.
taki stromy. Jesteśmy na Babich Skałach w Kowarach. Naprzeciwko Śnieżki jest tak. Tutaj krzaki. Jest na takich skałach. Karolina mi tam robi foteczki na dole. Tutaj jest. Mówi, że nie wchodzi. Bo trzeba zasłaniać wszystko. Tak jest, tutaj jest Śnieżka. Za tą gałęzią tu. I widok na Kowary. Miasto Kowary. Babie Góry, szlak bardzo mało uczęszczany tak naprawdę. Nie wiemy dlaczego.